Witam Was pięknie. Posłuchajcie coś o Straszoku. Jak to moi drzwi nie radzi, to mi dajcie palec do wyrchu. A subskrybujcie mój kanał, niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. Rosto każdy kto ma ogródkę tym wie, że tą zagródkę trzeba wachować. To co się posieje albo posadzi, to musi być wachowane, bo inaczej przyjdzie jak się zwierz, a wszystko może zeżrać. Myszy, Anornice idą na jaziny ze spotku. lebo sarnioki, z wyrchu. A te zwierzęta idą na wszystko, co jest zielone. I mnie jedno, czy to jest Marekwia, czy Pietruszka, czy, czy Pietruzieli, czy, czy, czy Sałot. Na te pierwsze, na te myszy, Anornice, styknie mieć bez mala dobrego kocura. A robotnego kocura, a najlepszy koczkę. Ale na ty drugi na te sarnioki, a na te rostomajte zwierzęta, co przylazują z lasa, dobry jest straszok. Teraz, dzisiejszego czasu, już, już inny ledzykany lza uwidzieć na polu straszoki, ale kiejsi hańdowni, było ich tela, że jeden się nie poradził dziwać na drugiego. Gaza z gaździną wiedzieli, że nie poradzą furt na stołku przy Marekwi siedzieć, a ją wachować, tuż musieli zrobić takiego takownego chłopa, co będzie stoł dzień a noc, a odganiał zwierzęta, co by chciały te młode jazinki zrympl zrymplować. Taki chłop nie musiał ani jeść, ani spać. Nie kwiańczy, że mu je zima, lebo, że pada deszcz. Gazda wziął dwie listewki, jedną krótszą, drugą dalszą, a zbił ich gwostkami w krzyż. Na to gaździno oblikła starą jakle, a galoty. ręce, a klepeta nafilowała słomą, a końce związała porwozy. Jeszcze na koniec gazda zrobił głowę z kąska handry, a z kapki siana na nią doł starusny z kłobuk, a straszok był gotowy. Teraz jego stykło, wrazi do ziemi, a wbić kładziwkiem, co by sarnioki amycki przeganił. Najlepszy jak, jak ty lunty. Co wisiały na, na straszoku, były postrzygane, bo jak fuknął wiatr, to pospołu po z nim furgały, a zwierzęta się tego więcej boły. Straszok we dnie wyglądał srandownie, bo mm, miał nam namalowane oczy, kinol, mm, gębę, ale w nocy szło się go na isto wylękać. Nie jeden chłop, co szął z gospody ku chałupie, się podciepa tak wylękął, że już na drugi dzień nie chrastał. Jak dziecka były przeciwne. To też się ich straszokiem straszyło, że przyjdzie ten straszok z pola, a podziwo się do okna. Lebo na niego zabuzi. Jak straszok był do porządku zrobiony, to go szło postawić jeszcze ai za rok. Ale zwierzęta też nie były głupi, bo też mają jakiś ten swój rozum. Tuż trzeba było umieć straszoka zrobić tak, co by się go, a i człowiek, wylękł, jak go uwidział. Straszoki się robiło a i przeciw szpokom, a kosom. Co żrały trześnie ze strumów, takiemu straszokowi trzeba było przywiązać farbiste maszki, co by furgały na wietrze. Bo ptoki to nie mają rady ale szpoki też nie są głupi, bo wiele razy było tak, że wszystkie trześnie na strumie zeżrały, potem się jeszcze, po, potem jeszcze siadły na straszoku, a gazdowi się śmiały do gęby. Ale przeca dyski straszok musiał być przy marekwi, a przy sałocie. Bo kiedy go nie było, to by gaździno musiała a i spać w zagrodzie, a wachować tego wszystkiego. Dyski, coś sarnioki, a inksze zwierzęta zeżrały, ale przecież one też chcą se coś ich dobrego pomaszkieć. A straszok se stoi, a bydzie zwierzęta przeganiał inny w tym czas, jak go gaza do porządku zrobi, a ja go oblecze. Jak na niego chynie inny jakiś szruciska, to będzie raczej stoł, spół, a wystro się na całą tę ma marekwie. Bo Straszok też y, morot obliczki, jak je do porządku obleczony.